ta włóczka będzie wchodziła sobie tutaj i dodamy sobie tą fakturę. Tak zrobiliśmy. Na tą chwilę prezentuje się to w ten sposób. Z innych papierów ściernych o wyższej gradacji. Zobaczymy, jak to wygląda. To szlifujemy. Staramy się też wszystkie te krawędzie z jednej, z drugiej strony, wszystkie jakieś tam, to co nam pod palcami się wyczuje, że jest troszeczkę ostre, staramy się to jak najbardziej załagodzić. I zawsze możemy tutaj tę resztę tego pierścionka też również wygładzić tym papierkiem ściernym. Dobra, mamy przeszlifowany papierkiem ściernym 1500 i powiem wam, że ja jeszcze chętnie bym to potraktował z jakimś 3 albo 5000. Także idę uciąć kawałeczek i widzimy się za chwilę. Dobra, ja już mam to przygotowany papier ścierny 3000 oraz 5000, na to mam oznaczone. Tu w razie czego wolę sobie oznaczyć seksownym kolorem. Wolę sobie oznaczyć, jaki to mam kawałek papieru. Ponieważ jeżeli nie zużyję go do końca, to zawsze jak mi się przyda przy czymś innym, to będę wiedział przynajmniej jakiej gradacji to jest. Dobra, przystępujemy dalej do szlifowania. Wy to będziecie widzieć w dość przyspieszonym tempie. Do zobaczenia za chwilę. Już jesteśmy po papierze 3000, więc teraz przejdziemy do 5000. Jedziemy. Dobra, mamy tutaj już pociągnięty papierem 1500, 3000 oraz 5000. Wygląda to następująco, nie wiem czy będziecie widzieć. Powierzchnia jest dość gładka, nie potrzebujemy za dużo tutaj więcej robić.
Możemy ewentualnie poszukać jeszcze jakichś małych defektów, albo poprawić troszeczkę tą fakturę. Ponieważ, jak widzicie, tutaj kilka razy mi tak ładnie wyszło. O, tutaj widać. Wyszedł mi papier i wydaje mi się, że to będzie całkiem fajna fakturka. Fajne poprawienie faktury, więc ja zdecydowałem się jeszcze troszeczkę przejechać całość papierem. Dobra, już mamy po przejechaniu papierem ściernym. A tutaj możecie zobaczyć efekt. Jak na razie jeszcze jest to przed polarką, więc troszeczkę to będzie bardziej błyszczące. Jednak już widać ładnie i fakturę od młotka, widać runę. Mam nadzieję, że będzie widać. Teraz przystąpimy do nadawania już kształtu i zaczniemy od tego miejsca. Tam, gdzie będzie zaczynał się, gdzie będzie się zaczepiała włóczka. Do tego przydatne mi będą, już do tego finalnego formowania przydatne mi będzie takie szczypce. Jak widać, z jednej strony mają wklęsły, z drugiej strony takie okrągłe i to delikatnie mi pozwoli uformować oczko, tylko mówię naprawdę delikatnie, ponieważ może mi uszkodzić to fakturkę, a tego byśmy nie chcieli, nie? No, już zaczynamy formować powolutku, nigdzie się nie spieszymy. Jak już mamy zaczęte to kółeczko, to oczko takie już widać, że ono jest takie ładnie haczykowate. Staram się skorzystać z innych. Jak widzicie, teraz tutaj w środku wytworzył się taki haczyk. Nie wiem, czy to widać ładnie. Więc włóczka, jak tutaj wejdzie, zahaczy się tu i nie tak łatwo wyskoczy w tym kierunku. No będzie sobie tu się przesuwać, ale tak łatwo nie wyskoczy. Możemy jeszcze kawałeczek to spróbować dogiąć. Już mamy taką pętelkę. Teraz posłużymy się nasz wcześniej przygotowaną rureczką i już sobie zawiniemy. Wydaje mi się, że możemy tutaj tą część odciąć bez problemu, ponieważ może być troszeczkę za długi, aczkolwiek jak mamy troszeczkę dłuższy, to może on być przydatny, jeżeli będzie użytkowniczka miała troszeczkę większy palec niż przypuszczamy. Ta rurka miała... No, nie zobaczę. Myślałem, że to będzie. Nieważne.
Ta rurka miała około 16 cm. Zobaczymy sobie, jak na naszej miarze. Mniej więcej się koło rozmiaru 16. Trzyma. Możemy spróbować go docisnąć na tym ryglu, aż troszeczkę szerszy. I wiecie co? Nie będziemy usuwać. Bo jeżeli będzie chciała nosić na większym palcu, no to będzie miała wtedy możliwość. A dalej, jak dla mnie, dalej ten pierścień i wygląda dobrze, i będzie spełniał swoją funkcję. Teraz przystąpimy do wyczyszczenia, wypolerowania. Dobra, jesteśmy przy stanowisku obok. Tutaj będziemy oczyszczać i polerować nasz pierścień. Do oczyszczenia będę stosował benzyny ekstrakcyjnej i małej szmatki. Do oczyszczenia będę stosował benzyny ekstrakcyjnej i małej szmatki, więc nasączę. Przy okazji, jeżeli będziemy widzieć przy wzorze jakiś defekt albo coś, co nam się nie będzie podobało, możemy to zawsze poprawić jeszcze. Dobrze. Prezentuję się to na tą chwilę w ten sposób. Założymy tarczę do polerowania i przystąpimy do polerowania. Tarczę do polerki mam już założoną. Będę stosował pastę polerską do miedzi i stopów. Jak dobrze poszukacie, to też jaką znajdziecie. Ja poleruję, my się widzimy za chwilę. Na troszeczkę mniejszy taki kamyczek filcowy, pozwoli mi się dostać w inne ciężko dostępne miejsce. Teraz oczyścimy po
ponownie. I wiecie co? Jednak zrezygnuję z tej oksydy. Właśnie z tego względu, że pierścionek będzie stosowany do czystej włóczki, a ja nie chciałbym, żeby gdzieś tam z tej oksydy nagle zabrudzenia przeszły. Wszystko, co jest potrzebne, jest widoczne. Jest stabilnie, się trzyma na palcu, on się nigdzie nie chce przesunąć. Wydaje mi się w porządku. Ja jeszcze dam oczywiście na, że tak powiem, testy swojej żonie, żeby zobaczyła, czy może coś poprawić. Regulacja tutaj działa, można sobie docisnąć. Ale ona musi sprawdzić jeszcze, czy wygodnie będzie stosować do włóczki. Ale jak dla mnie efekt jest super. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Zapraszam do subskrypcji kanału. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!